No to za ten klimat, który tutaj panuje, to, że wszyscy potrafimy się ze sobą dogadać, nieważne czy jesteś trzecią klasistą, czy pierwszą. Wszyscy jesteśmy razem, tak, jak jedna wielka rodzina. Dokładnie i nie idąc do szkoły wiemy, ile straciliśmy. Coś tracimy, tak, że zawsze się tu zawsze coś dzieje. Tu się dzieje, nieważne czy jest happening, czy nie zawsze no, coś ale jest. Zawsze tak. I za to, że mamy możliwość rozwijania się i każdy znajdzie coś dla siebie, swoje pasje, żeby rozwinąć. I pracujemy też w dobrym porozumieniu z panią dyrektor, bo wszystkie nasze pomysły, no, które możemy chcemy się zrealizować, zgłosić, tak, jak mamy jakiś ona pomysł. Nas przyjmie zawsze i zawsze możemy z nią to zrealizować. Dziękujemy. No, jolo. No, w sumie to za ludzi, którzy tutaj przebywają, za nauczycieli. Tak, za wszystkie fajne akcje, które są tutaj organizowane. Ale jest sporo. Tak. A szczególnie to chyba ludzie tutaj nadają to coś, co chce się tutaj wracać. Dokładnie. W szkole panuje fajna atmosfera. Nie ma tutaj różnic wiekowych, że pierwsza czy trzecia gimnazjum, tego się nie wyróżnia. Są bardzo ciekawie prowadzone lekcje. Najlepsze są maratony, też filmowe, na których zostajemy z nauczycielami i nawet dogadujemy się z prawie wszystkimi uczniami i z nauczycielami też. To nasze projekty są i pomysły brane pod uwagę. Nie ma tak jak w innych szkołach, że nikt się nas nie pyta o zdanie, tylko my tu mamy głos. W większości, no, wszyscy się dobrze dogadują, jest miła atmosfera. No. Dziękuję. Tu szkołę lubimy za różne happeningi. Za nowoczesną technologię nauczania. Mamy dużo bardzo możliwości, na przykład do gry w piłkę, w siłownię mamy też. Dużo sprzętu muzycznego. No ogólnie możemy się edukować. I w naszej szkole panuje bardzo miła atmosfera. Polecamy. Szkoła imienia Macieja Rataja w Szmigrodzie jest fajna, ponieważ wszystkie pomysły uczniów są brane pod uwagę. Panuje tu bardzo fajna atmosfera, można poznać tu wielu wspaniałych ludzi. Są fajni nauczyciele. Fajnie prowadzone lekcje. Maratony, dyskoteki, po prostu jest projekty i w ogóle. Wspaniale jest to, tak. Nasza szkoła ma wiele zalet, ale jedną z takich głównych, na którą zwraca uwagę praktycznie każdy uczeń, jest atmosfera. W szkole jest bardzo luźno w trakcie przerw i ogólnie, a poza atmosferą to jeszcze bardzo w szkole, szkoła bardzo dobrze uczy. Z każdej lekcji praktycznie wynosi się nowe doświadczenia i nową wiedzę. No to w naszej szkole podoba nam się atmosfera, jaka panuje, że jest puszczana muzyka na przerwach. Co tam jeszcze się nam podoba? No mi się podobają happeningi. Nauczyciele są strasznie fajni. Pani dyrektor jest. Ludzie, koledzy, znajomi, przyjaciele, tak, dziewczyny, chłopaki, żony, mężowie. I to, że mamy właśnie swój głos w tej szkole, że mówimy, co chcemy i jest to brane pod uwagę. No i naprawdę bardzo dużo rzeczy ciekawych się dzieje, bo myślimy o tym i nauczyciele właśnie przyjmują to, nasze zdanie. No. Nikt jej nie zrozumie. Tak, tak. No, będziecie wiedzieć, o co chodzi. No. W naszej szkole panuje bardzo sympatyczna atmosfera. Są fajni nauczyciele. Pozdrawiamy pana Grzesia Domowicza oraz panią Elę Bawolską. Pozdrawiamy. Jest fajna hala. Oraz bardzo, bardzo, bardzo fajny sprzęt do nagłaśniania. Szkoła imienia Macieja Rataja w Żmigrodzie. Lubię za to, że mogę tutaj się bardzo dużo rzeczy nauczyć. Jest wiele projektów edukacyjnych. Jest muzyka na przerwie. No, bardzo ciekawa muzyka. Można się wyluzować. To też lubimy bardzo, no właśnie. Są maratony warsztatowo-filmowe, na których robimy różne projekty. Się można rozwijać. Tak, różne z geologii na przykład robimy doświadczenia i w ogóle. Właśnie to lubimy. Tutaj właśnie jeszcze mi kolega podpowiada, że lubi właśnie dziewczyny w szkole, nie? No właśnie. Pokaż się tutaj. Marta, chodź do nas. Witam was wszystkich, drodzy uczniowie.
Ja chciałbym parę słów też powiedzieć, że Maciej Rataj jest takim gimnazjum, w którym można rozwijać naprawdę swoje pasje. Ja będąc tutaj 3 lata rozwijałem się niesamowicie. Gimnazjum imienia Macieja Rataja daje bardzo dużo, a to co najbardziej się mi podoba, to ta nieziemska atmosfera i oczywiście to, że Maciej Rataj nie boi się wyzwań, dąży do postawionych sobie celów i wprowadza dużo, dużo, dużo nowości. A ja się nauczyłem grać na gitarze. No, dobrze. Dziękujemy. Cześć. Lubimy Rataja, ponieważ jest miła atmosfera. Są sympatyczni nauczyciele. Jest wiele ośrodków. I są bardzo fajne komputery, technologie. Zajęcia sportowe dla uczniów, którzy to lubią. Muzyczne, konkursy. Ogólnie jest bardzo dużo możliwości. Lubimy naszą szkołę za możliwości rozwoju. Za to, że możemy być jedną wielką rodziną. Za to, że jest bardzo nowoczesna i dobrze wyposażona. Za wspaniałą atmosferę, która tutaj panuje. Zaangażowanych nauczycieli z pasją. Za muzykę. Na przerwach. Naszą szkołę lubimy za to, że można tutaj rozwijać swoje pasje. Za to, że każdy może tutaj realizować swoje plany i marzenia. Za to, że nauczyciele są cierpliwi i posiadamy ogromną ilość sal. Lubimy gimnazjum imienia Macieja Rataja za klimat i atmosferę. Za nasze pasje, które możemy realizować. Za to, że jest fajna atmosfera, fajnie się spędza czas, jest dużo fajnych ludzi, znajomych. Tak, dziękujemy. Dziękujemy. No to tak. Ja lubię naszą szkołę za to, że każdy tu ma swoje miejsce. Są zajęcia, które pozwalają pracować i tym słabszym, i tym lepszym. Każdy jest przyjaźnie nastawiony, są mili nauczyciele i to wszystko chyba. No. No. W szkole planuje świetny klimat. Lubię szkołę oczywiście za poziom nauki. Jest dużo kółek pozalekcyjnych. I są wspaniali nauczyciele. Polecamy. No, w naszej szkole jest bardzo ciekawie. Jest puszczana są fajni muzyka. Nauczyciele. No, jest puszczana muzyka na przerwach. Fajnie się bawimy. Są różne projekty. Bardzo fajne. Są różne projekty. Fajnie się z wszystkimi dogadujemy. Jest wolontariat, można też się zapisać. Jest zumba. Przede wszystkim za wspaniałych nauczycieli. Za atmosferę. Za atmosferę. Też możemy jeszcze dodać, co możemy robić w naszym gimnazjum. Podoba nam się to, że możemy odkrywać swoje nowe talenty i je rozwijać z pomocą nauczycieli i uczniów. I to wszystko. To za co lubimy Rataja? Lubimy to, bo za to, że możemy się tu rozwijać, że mamy tutaj jakieś sportowe te zajęcia, dużo zawodów, mamy stadion lekkoatletyczny, mamy orlik, mamy lodowisko. Jest, przy szkole jest aktualnie klub sportowy, który prowadzi trener Ludwik Łuczakowski. Mamy zajęcia 4 razy w tygodniu, jeździmy po różnych zawodach, no na wyższej randze, niektórzy się kwalifikują i po prostu jesteśmy w ruchu ci, co są, chcą. Każdy może przyjść z propozycją do pani dyrektor w razie jakiegoś happeningu, jakiegoś wydarzenia. No i można to zrealizować, jakieś nasze tam marzenia, jakieś cele. Tak, na przerwach mamy dużo zajęć, jest zumba, jest muzyka opuszczana, więc jest ciekawie. Naszą szkołę lubimy za atmosferę. Ta co jeszcze? No, nauczycieli. Od sekretariatu zaczynam. Dobra, od sekretariatu. Miłe panie no, w sekretariacie. Ja bardzo lubię to, że można dobrze zjeść. Tak, tu chciałabym podkreślić, że nasze obiady w szkole są znakomite, uwierzcie tak. mi. A w poniedziałki są najlepsze, bo są pierogi. Poniedziałkowe pierogi. Tak, i my czekamy cały weekend ze zniecierpliwieniem na nasze kochane pierogi z cebulką. Tak. Alicja, co ci się podoba w naszej szkole? Mi się podoba to, że mam tutaj bardzo wiele atrakcji, nocne maratony, na których naprawdę bardzo dużo się dzieje. Tak. Bardzo dużo. Nie sposób się tu nudzić. Dyskoteki szkolne, wyjazdy, integracja, wszystko to, co tutaj mamy, jest na dużym poziomie oraz na fajnym, bardzo klimacie
innymi rówieśnikami. Na fajnym bardzo klimacie, Ela. No dobra. Co nam się jeszcze tu podoba? Podoba nam się muzyka na przerwach. Nie jest nudno. Nigdy tu nie jest nudno, uwierzcie nam. Tak, nie ma takiej wyodrębnienia klas, że każdy się zamyka tylko w jakiejś tam swojej grupie i po prostu siedzi w klasie i nic nie robi. I to jest fajne. I co nam się podoba? Podoba nam się to, że są szafki, bo nie trzeba na przykład nosić stroju co tydzień i tak dalej. Dobrze, będę patrzeć w kamerę. No i nie wiem co jeszcze. Ogólnie nam się... Wystawa nam się podoba bardzo. Tak. Podobają nam się wystawy, bo są zmieniane i za każdym razem są inne rzeczy fajne, ciekawe. Czyli nasza szkoła pokazuje talenty naszych uczniów oraz utożsamia ich z nami praktycznie, pokazując to, co on sam robi. Czyli każdy talent w naszej szkole jest wyłapywany i pokazywany ludziom. Naszą szkołę lubimy za atmosferę, za nauczycieli, za ilość projektów, no i w sumie za wszystko. No to tak, naszą szkołę lubimy na pierwszym miejscu za panującą tu atmosferę. Tak, jest bardzo miła atmosfera, szczególnie na przerwach. No, muzyka na przerwach, tak. Maratony, zumba. Dyskoteki. Nauczyciele też. Tak, nauczyciele są bardzo mili. Przyjaźni. Tak. Wyrozumiali. Tak. Wymagający, ale wyrozumiali. Ale to dajemy. To się wydnie. No, lubimy naszą szkołę za atmosferę. Happeningi. Nauczycieli. Maratony. No i za wszystko inne. No to Daria, za co lubimy szkołę? No za co my lubimy szkołę? Za miłą atmosferę. Mili nauczyciele. Tak, mili nauczyciele. Za co jeszcze? Za zumbę po lekcjach. Maratony. Dyskoteki. Na maratonach też jest fajnie. Dyskoteki. Tak. Muzyka puszczana na przerwach. Tak, przez Patryka Banacha. Tak, jest fajnie. No i ogólnie nie chcemy wychodzić z tej szkoły. Tak właśnie. Jest tu fajnie. No i chyba na to tyle, tak? No. Gata jest spoko! Jeżeli nas nic,
wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic, wiedzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic.